Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Active Care. Mam na imię Liliana i chciałabym rozpocząć z Państwem nowy cykl nauki języka niemieckiego. Będzie to cykl już nie na zupełnej podstawie, czyli nie będziemy używać pojedynczych słów, których już nauczyliście się Państwo na poprzednich lekcjach. W tym właśnie zestawie chcielibyśmy przedstawić zwroty, a więc będzie to już poziom komunikatywny. Nie będziemy się zastanawiać nad tym, czy gramatyka jest taka, czy taka, tylko będziemy mieć gotowe zdania, które w pewnych sytuacjach na pewno nam się przydadzą. W związku z tym, że takie sytuacje wymagają spontaniczności, no to te zdania będą po prostu dobrze nauczone i będą spontaniczne i zabrzmią na pewno bardzo realnie. Nasza pierwsza lekcja dzisiejsza to jest taki zwrot, którego bardzo często używamy w języku polskim, ale i też oczywiście w języku niemieckim, ponieważ takie jest nasze życie. Musimy zawsze za coś przepraszać, powiedzieć jest mi bardzo przykro z jakiegoś powodu. Ten zwrot jest szczególnie, myślę, mile widziany, jeśli chodzi o osoby starsze. Starsze osoby czują się bardzo często w jakiś sposób niedowartościowane albo czują się jakoś dziwnie i chcemy ich za coś przeprosić, chcemy im coś zakomunikować, że jest nam po prostu z jakiegoś powodu przykro. Ten zwrot brzmi, i to jest temat naszej pierwszej lekcji, es tut mir leid. Tak mi przykro. Es tut mir leid. Te sytuacje są właśnie takie, że możemy wykorzystać je w różnych konstelacjach. Na przykład właśnie chcemy po prostu powiedzieć, że jest nam z jakiegoś powodu przykro. Ale też możemy powiedzieć, że za coś chcemy zwyczajnie przeprosić. Ale też możemy odmówić. A jak odmawiamy, to nie zawsze jest to przyjemne. Więc powiedzmy właśnie przykro mi, ale. I ale w jakiś tam sposób już nam to niweluje, nie jest to takie ostre, nie jest to takie nieprzyjemne, bo mamy niejako jak pewne usprawiedliwienie. Pojawiamy się od naszej podopiecznej czy naszego podopiecznego i on nam komunikuje, czy ona nam komunikuje, właśnie zmarła Elizabeth albo zmarła 3 miesiące temu. Znaliśmy tę osobę, w związku z tym oczywiście chcemy wyrazić nasze ubolewanie. Zabrzmi to właśnie w ten sposób i po niemiecku zdanie będzie brzmiało, jeśli usłyszymy, Elizabeth ist vor 3 Monaten gestorben. Elisabeth ist vor 3 Monaten gestorben. Jest to przykra wiadomość, więc reagujemy tak, jak ten zwrot brzmi. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Takie zdanie może być oczywiście uzupełnione, jeśli chcę powiedzieć, jest mi przykro z jakiegoś powodu, jest mi przykro, że coś się wydarzyło. I na przykład usłyszymy zdanie, wchodzimy do pomieszczenia, w którym jest nasz podopieczny, nasza podopieczna i mamy wrażenie, że jeszcze śpi, ale tak do końca nie wiemy i powiemy, przepraszam, nie wiedziałam, że pan czy pani jeszcze śpi. Niemieckie zdanie będzie brzmiało, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass sie noch schlafen. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass sie noch schlafen. Ale miejmy nadzieję, nasz podopieczny, podopieczna zareaguje dość nieobcesowo i powie: Ach, kwacz, ich bin doch wach. Ach, kwacz, ich bin doch wach. Ach, kwacz, ich bin doch wach. Co oczywiście znaczy, ależ skąd, już nie śpię. I inna sytuacja, właśnie mówiąca o tym, że jest nam z jakiegoś powodu przykro. I mówimy na przykład, przykro nam, że to tak wyszło. Często musimy niestety takie coś zakomunikować drugiej stronie, ale jest nam przykro, to już jest na nasz plus punkt. Usłyszymy, es tut uns leid, dass es so gelaufen ist. Przykro nam, że tak to wyszło. Es tut uns leid, dass es so gelaufen ist. Ale miejmy nadzieję, że reakcja będzie w porządku. Na pewne rzeczy nie mamy po prostu wpływu. Możemy powiedzieć po niemiecku in Ordnung. Auf die einigen Dinge haben wir doch keinen Einfluss. In Ordnung. Auf die einigen Dinge haben wir doch keinen Einfluss. I jeszcze może mały komentarz gramatyczny. Mianowicie ten zwrot es tut mir leid, jest mi przykro. Jest takim zdaniem, który jeśli chcemy go uzupełnić, to co
w niektórych przykładach się pojawiło, jest mi przykro albo jest nam przykro, że. W niemieckim pojawi się również spójnik, tak jak polski spójnik, że, który w niemieckim rozpoczyna zdanie podrzędnie złożone. Jest to o tyle cenne, żeby o tym wiedzieć i warto o tym pamiętać i tego się nauczyć, bo to nie jest takie bardzo proste. Mianowicie, jeżeli używamy spójnika tego właśnie das, to znaczy, że będziemy rozpoczynać zdanie podrzędnie złożone. I tu bardzo ważna uwaga, pewnie Państwo już to wiecie, ale w zdaniach pojedynczych mamy zawsze orzeczenie na drugim miejscu. Jest to stały element zdania, więc na początku mamy tę ważną informację na drugim miejscu danego zdania, bo czasownik właśnie nam tę podstawową informację przekazuje. Teraz przy spójniku das okazuje się, że podmiot i orzeczenie, które są zawsze ze sobą, nagle rozdzielają się i tworzą pewną ramę. Ja to tak nazywam ramą, żeby sobie wyobrazić, jak rama w obrazie. Muszę mieć początek i koniec. Czyli po spójniku das pojawia się nasz podmiot. Na przykład, jeśli chciałabym powiedzieć w zdaniu prostym, to jest takie sympatyczne zdanie, chcę zawsze słyszeć od mojego męża. Du liebst mich. Du liebst mich. Wyraźnie mamy orzeczenie na drugim miejscu. A teraz chcę powiedzieć, wiem, że mnie kochasz. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du mich liebst. Du mich liebst. To są właśnie te dwa elementy, które musimy wiedzieć. Jest to może trudne dla Polaków, dlatego że musimy wysłuchać całego zdania, żeby usłyszeć to, co jest najważniejsze. Ta część stoi na końcu, więc muszę skupić się na całym zdaniu, na tym, co słyszę w środku, a potem pojawia się orzeczenie i załatwia nam całą sprawę. Druga sytuacja, o której chciałabym powiedzieć, to jest sytuacja, kiedy chcemy po prostu najzwyczajniej kogoś przeprosić. Niestety w życiu popełniamy pełno błędów, więc przepraszanie jest na porządku dziennym. I jeśli chcemy powiedzieć takie zdanie, przepraszam za wczoraj, poniosło mnie. I tu będzie bardzo ważny przyimek wegen, który występuje z drugim przypadkiem, czyli dopełniaczem, po niemiecku genitiv. Może dodam tylko słówko komentarza, ten przypadek nie jest zbyt często występuje w języku niemieckim, no ale właśnie w takiej sytuacji go mamy. I mamy właśnie taką sytuację, chcę powiedzieć, przepraszam za wczoraj. To będzie właśnie z tego powodu, za wczoraj, poniosło mnie. Po niemiecku to brzmi, es tut mir leid wegen gestern. Ich habe überreagiert. Es tut mir leid wegen gestern. Ich habe überreagiert. Myślę, że na odpowiedź może być na takie zdanie. Myślę, że obie zareagowałyśmy zbyt impulsywnie. Po niemiecku powiemy takie zdanie. Ich finde, wir haben beide zu impulsiv reagiert. Oder wir haben zu impulsiv gehandelt. To jest takie typowe, jak zareagujemy, żeby kogoś uspokoić. I tak to właśnie zabrzmiało. Ale mogę powiedzieć, i tu będzie właśnie bardzo ważny ten przyimek wegen, będzie słychać wyraźnie ten drugi przypadek, czyli dopełniacz. Mianowicie, jeśli chcę powiedzieć, przykro mi z powodu mojej mamy, ona ma silną demencję. Przykro mi z powodu mojej mamy, ona ma silną demencję, powiemy, es tut mir leid, wegen meiner Mutter. Sie hat eine starke Demenz. Es tut mir leid wegen meiner Mutter. Sie hat eine starke Demenz. No i oczywiście byłoby miło, gdybyśmy usłyszeli, nie ma problemu. Poradzę sobie z tym. Kein Problem. Ich komme damit zurecht. Kein Problem. Ich komme damit zurecht. To była właśnie niemiecka wersja, nie ma problemu. Poradzę sobie jakoś z tym. I jeszcze jedna informacja przypominająca, mianowicie przyimek wegen, który łączy się z drugim przypadkiem. Macie Państwo na końcu tej lekcji całe zestawienie drugiego przypadku. Będzie można sobie to przypomnieć właśnie na podstawie takiego zdania es tut mir leid wegen meiner Mutter. To będzie ten właśnie przykład. I inna forma, jeśli ktoś powie do nas, czy wróci Pani w lipcu? Zapytamy. Czy usłyszymy pytanie po niemiecku? Kommen Sie im Juli zurück? Kommen Sie im Juli zurück? Może być z naszej strony niestety przykro mi.
Przykro mi, nie mogę pani albo panu, albo pani, albo to, przepraszam, albo tobie w tym momencie niczego obiecać. Nie mogę pani, panu lub tobie niczego w tym momencie obiecać. Es tut mir leid, aber ich kann dir oder ich kann Ihnen im Moment nichts versprechen. Ich kann dir oder ich kann Ihnen im Moment nichts versprechen. Ok, i jeszcze mamy przykro nam, ale musi pani wracać do Polski. No nie jest to miłe zdanie, ale możemy je usłyszeć. Zabrzmi ono po niemiecku. Es tut uns leid, aber Sie müssen nach Polen zurück. Es tut uns leid, aber Sie müssen nach Polen zurück. No nie jest to oczywiście miła informacja, ale musimy jakoś elegancko na nią zareagować i powiemy, rozumiem. Pani Kluge. Muszę jednak zadzwonić do mojej agencji i dokładnie to omówić. Ich verstehe, Frau Kluge. Ich muss aber meine Agentur anrufen und dies genau besprechen. Czyli to po niemiecku będzie brzmiało jeszcze raz. Es tut mir leid, Frau Kluge. Aber ich muss meine Agentur noch anrufen und alles genau besprechen. Tak możemy zareagować. I to by było właściwie na tyle. Powiem jeszcze od siebie na koniec zdanie, którym chciałabym zakończyć. Es tut mir leid, dass wir zu Ende gekommen sind. Dziękuję bardzo. Do następnej lekcji.